Cześć, Pasieka Gromadzeń, 14 lipca. Dzisiaj nakręcę ostatni odcinek, mam nadzieję, z serii o agresywnej rodzince. Podawałem tutaj mateczniki na wygryzieniu. Mam nadzieję, że matka już się nasieniła i składa jajka. Zaraz będziemy szukać jajeczek i matki. Mam tu swój zestawik do znakowania matek, czyli fajka do złapania. Fajka do łapania matki. Ją się tu przyciska, tu jest takie miejsce. Znaczy nie przyciska, tylko po prostu właśnie trzeba tak trafić, żeby nie przycisnąć. Ona tu wpada, wylatuje tą drugą stroną. Tą drugą stroną przykładamy, tutaj jest taki przyrząd. Wsypuje się ją tu. Tu się trochę podsuwa, tu jest gąbka, żeby ją nie zdusić, ale też trzeba to delikatnie robić. Mateczka jest wtedy przy kratce i ją się tutaj flamastrem znaczy. Mam flamaster do znakowania matek, nie mam opalitków. Mam nadzieję, że w następnym sezonie się nauczę opalitki przyklejać, bo sądzę, że z opalitkami jest jednak lepiej. Zauważyłem, że przy znaczeniu markerem ten marker dosyć szybko zostaje wyczyszczony przez pszczoły. W sezonie to jest naprawdę. Czasem miesiąca nie ma i już po prostu matki nie widać, bo jest wytarte to. No wiadomo, markerem jest prościej, no ale mówię, trzeba będzie się uczyć, iść do przodu, na trudniach będę się uczył. W tym sezonie, no zobaczymy, czy ja jeszcze w trudnie teraz na tyle ich jest. No są jeszcze, są, ale już jest coraz mniej. Jeszcze mógłbym połapać, ale no zobaczymy, jak będę miał czas, może nawet w tym roku będę się uczył. Tutaj mam ulik weselny. Kupiłem trzy matki Hinterhofer linii AGT. Jedną podałem matkę nieusianoną do tego odkładu, który robiłem. To jest trzeci odkład w tym roku, który robiłem. 13 ul. Tu dałem klateczkę już od razu po zerwaniu mateczników. Na tydzień wywoziłem odkład do mojej ciotki. To jest około 3 km stąd. Podałem tą matkę we wtorek, czyli już kilka dni temu. I podałem też do ulika. Dwie matki, to jest ulik dwurodzinny, dwie rodzinki, ulik weselny na dwie matki, zobaczymy. Dopiero je przyniosłem, ten ulik, bo trzymałem w zimnym miejscu. Dopiero przed chwilą, jak widać, tu się pszczoły oblatują, nowe miejsce wokół ulika latają. Przyniosłem tutaj i zobaczymy, jak się unasiennią. Jeżeli się unasiennią, będę miał około trzech matek unasienionych, bo jedną matkę unasienioną mam w tym małym uliku odkładowym i prawdopodobnie zrobię 15 rodzin. W tej chwili mam 13. 10 rodzin, z którymi startowałem, i 3 odkładowe z tego roku. Dobra, zaglądamy do piątki, do tej matki agresywnej, znaczy rodzinki agresywnej. Matkę, mam nadzieję, będzie łagodna. Dosyć mocno wieje. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać, a nie wianie. Więc tak, najpierw dmuchniemy tutaj od przodu do wylotka. Dobra. I zaglądamy. Myślę, że rodzinka osłabła przez ten okres, w którym nie było matki. Bo to na pewno w jakimś stopniu wpłynęło na wielkość rodziny. Mam nadzieję, że nie jakoś bardzo. Aczkolwiek jeżeli ona już zaczęła składać jajka, to i tak właśnie pokolenie tych pszczół, które się będą wygryzać w lipcu, sierpniu, idzie do zimy, więc myślę, że spokojnie rodzinka do zimy będzie szła jako silna. Nawet jak teraz nie jest ona w 100% tak silna, jak była. U mnie cały czas kwitnie facelia. Były tutaj koło mnie cztery pola faceli po kilka hektarów każde.
O, parę pszczółek lata. No ta rodzinka ma moc, to już pamiętamy. Potrafi przeatakować. Chodzi mi o moc tej agresywności oczywiście. Dobra, co to za zapałka? Biorę rojniczkę, do której damy z tej ramki, żeby się lepiej pracowała. Zaczynamy od skrajnej. Uściutka, leciutka. Ja, tu nic nie ma praktycznie. Troszkę pierzgi i parę komóreczek błyszczy, ale to może z 10 na całej ramce. Tu widzę, że jakiś miodek z góry jest. O, ta ciężka. Ta ciężka. Tu jest trochę miodu i pierzgi dosyć dużo. Może taka... Pierzga i widzę, pierzgę zalewają nawet. No, fajna. Fajna by była, żeby ją na zimę zostawić. Tą pierzgę będą miały na wiosnę pod miodem na rozpę. Zobaczymy. Z tego ula nie kręciłem miodu. Jak pamiętacie filmik z miodu, skręcenia, znaczy no, jeżeli chodzi o to, ten miód lipowo-faceliowy, to wybierałem go z 6 rodzin, a mam 12, licząc też te odkłady, które coś tam przyniosły. Więc jeszcze jedno miodobranie u mnie będzie. O, tu też ładnie zalana cała. Razem z pierzgą. Sporo pierzgi. Właśnie tu mam pytanie, jak możecie mi napisać w komentarzu. Jak to jest z kręceniem miodu takiego na ramkach z pierzgą? Czy ten miód nie będzie bardziej taki zapruszony do pyłku? Bardziej taki matowy? Czy na to się nie patrzeć i miód jest ok? Jak wiecie, coś tam macie swoją opinię, to napiszcie, bo mnie to ciekawi. No tu też jest raczej miód. A w sumie patrzeć nie na jajeczek, ale muszę też na pszczółki popatrzeć troszkę, czy nie ma po prostu większej pszczółki królowej. No, tutaj nie widać. Tak szybko rzuciłem okiem. Myślę, że matka i tak będzie na ramce, w której będą jakieś jajeczka lub czerw, a nie takie, gdzie jest nektar. Są jajeczka. Na tej ramce są jajeczka. Jest ich całkiem sporo. I na dole, i na górze. Ale nie w każdej komórce, ale jest dużo. Większość tych komórek, które tu są poniżej tego miodku, to są jajeczka. Dobrze, wypatrujemy, czy jest gdzieś mamuśka. Może przeszło na drugą stronę. Może jest na innej ramce. Fajnie by było ją znaleźć i oznaczyć. A jak się nie uda, to trudno. Ja nie będę też 2 godziny matki szukał, bo się ją prędzej czy później gdzieś zobaczy przy którym przeglądzie. Dobra. Kolejna. No cóż, jajka są. Czyli pod tym względem sukces. Także dopiero akcja z podaniem mateczników zasklepionych przyniosła sukces. Podawanie matki w klateczce do rodziny agresywnej, cóż, ja osobiście nie polecam. Ścieli mi matkę unasiennioną. Linii dobra. Nie mam już takich matek i nie przetestuję ich w tym sezonie. No, ale tutaj mają dużo tej pierzgi, a są też jajeczka. Tu gdzie jest pierzga ta niebieska, taka granatowa z faceli, między nimi są puste komórki, jest i są jajeczka. Czyli na 2 rameczkach jak na razie są jajka. To ważne, chcę zobaczyć ile naskładała. Tu już czerw zaczyna być zasklepiony. Zobaczcie, w środku.
jest 7 komóreczek zasklepionym czerwia. Wokół niego są larwy, już takie grubsze. I tutaj sporo też pierzgi. Także mają pokarm dla młodych pszczółek. Mateczki nie widzę, to nie znaczy, że one jej tu nie ma, może wy wypatrzycie. No a młode matki te są bardzo płochliwe. No i trochę przygasł podkurzacz. No niestety, ten podkurzacz dosyć szybko gaśnie. Trzeba powolne ruchy robić, bo wokół dłoni już mi pszczółki skaczą. Otworzyłem podkurzacz, bo jest dosyć ten duży wiatr i chwila, moment i on powinien być rozpalony. Już widać, że mocniej kopci. Proszę zobaczyć. Tu ile już czerwiu zasklepionego. Jest i matka, tutaj. Widzicie ją? Jest i matka, przeszła na drugą stronę. Wróciła. Była, ale zasuwała. Była tu w rogu. Szukam jej. Jest. Jest matka. Chodzi tutaj mam matkę. Jest w fajce. Szybko odkładam rameczkę, żeby mi nie uciekła. Nie wiem, czy gdzie widać. Widzicie? Jest. Dobra. Trzeba ją oznakować. Robimy to tu. Nie wiem, czy gdzie widać, bo no to jest szybka akcja, nie chcę. Dobra, widać Daszek. Nie chcę za długo jej tu stresować, bo to jest jednak dla niej, dla każdej matki. A ona jest unasieniona, żeby mi kurczę nie przestała. Więc tak, muszę palcem zakryć, żeby mi ona nie przeszła. I spróbować, żeby ona tam wpadła. Troszkę potrząść. O! Jest. Dobrze. Jest matka. Tutaj. Trzeba, żeby ona przeszła na nie w tą stronę od brzucha, tylko matkę się znaczy na grzbiecie, plecki. Ona na razie jest tak ułożona. O! Jest ok. Lekko podsuwamy. Lekko podsuwamy, widzicie? Także ją lekko przydusić, ale nie tak, żeby ją zdusić. Trzeba uważać. Chodzi o to, żeby ją przydusić, żeby w miejscu stanęła. Na razie sobie chodzi. Ja już biorę marker. Leciutko, leciutko. O! Dobrze. I tyle, widzicie? Jest z kropeczką. Więcej nie trzeba. Chwilkę można poczekać. Niech to zaschnie, żeby pszczoły od razu nie wylizały. Niedługo, bo to ja czekam chwilkę, naprawdę. Dobrze. Tutaj pszczółki, widzicie, już się robią agresywne, ale się rozpalił podkurzacz, więc troszkę tutaj je zgonimy. Dobrze. I tak, matka jest? Jest. Dajemy ją normalnie, ona sobie tu wyjdzie bez problemu na ramkę. Widzicie? Poszła. Zaraz pokażę na ramce, jak wygląda po oznaczeniu matka na ramce. Widzicie? Tutaj. Pszczółki już ją czyszczą, bo to nie jest naturalne. Pszczoły czują po prostu. Tu ją jedna pszczółka czyści, ale ona sobie tu będzie chodzić. Nic jej nie zrobi.
nigdy nie zauważyłem, że pszczoły atakują taką matkę znakowaną, ale słyszałem takie opinie, więc no jak uważacie, ja nie zauważyłem, znakowanej matki jeszcze nigdy mi nie uszkodziły pszczoły przez okłębianie czy dziobanie. To, że ja widzę, że one podchodzą, wąchają to i tak dalej, to tak, to prawda. Ale jeżeli chodzi o to, żeby coś jej się działo z tego powodu, to nie zauważyłem. Ale no, ktoś może mieć takie doświadczenia, więc więc też trzeba mieć na to uwagę. Chcę jeszcze sprawdzić, ile tych ramek z tymi jajeczkami jest. Tu było 3 jak na razie. Tak, bo na pierwszy... Nie, źle mówię. Bo ja 2 jeszcze odłożyłem na bok. To może tak, ja sobie tylko sprawdzę, bo przez to... Przez to, że ja tu podsuwałem, to ja już sam nie wiem. Tutaj jest miód, tak. Pierwszej był miód. Tu był miód. Dobra, tam już były jajka. Ok, pamiętam. Czyli na 3 ramkach, dobrze mówiłem, na 3 ramkach były jajka. Na tej ostatniej, gdzie matkę znalazłem, już był czerw kryty. Tutaj też, popatrzcie, cała ramka czerwiu krytego. Bardzo ładna ramka. Bardzo ładnie tutaj naczerwiła. Czyli 4. No, fajnie było, jakby tak z 8 zaczerwiła, no ale dajmy jej czas. Jeszcze do września jest czas. Tutaj mamy ramkę z miodem i pierzgą. Młoda, widać ramka, tegoroczna, po węzie pociągnięta, nie ma jajeczek. Na niej nie poskładała. Na niej nie poskładała. No jak tu nie będzie, to raczej już tam dalej nie będzie, bo gniazdo raczej jest zwarte. W sytuacji, kiedy jest zalane, to jest... gniazda nie są zwarte, bo matki szukają miejsca gdziekolwiek, ale tutaj jest dosyć dużo. O, ciężka ramka. Ciężka ramka. Z miodem i sporo tej niebieskiej pierzgi z faceli. Tak, tutaj nie ma jajeczek. Myślę, że tam dalej jest miód. Nie będę wszystkich pokazywał, bo już filmik jest dosyć długi. Tu ładna, popatrzcie, z tej strony mniej, ale tu ładna rameczka do kręcenia. No a tu już jest pokarm, myślę, że tam dalej też jest pokarm. Ten filmik miał być o sytuacji w tej rodzinie, nie będę tam dalej już pokazywał, bo i tak już jest długo. Także sukces, wymieniliśmy matkę, zobaczymy jaka będą, jakie pokolenie, ale to w następnym sezonie. Może na jesień już będą pszczółki od tej matki, no ale na jesień to ja za dużo przeglądów raczej nie będę robił, żeby zobaczyć jak się tak pracuje. Myślę, że dopiero w następnym sezonie. No mam nadzieję, że będą łagodniejsze niż teraz i że nie trzeba będzie za rok wymieniać znowu. Mateczka oznakowana, będzie mi się lepiej pracowało. No ja uważam, że jednak lepiej jest mieć znakowane matki. Choćby po to jak się robi odkład, nie trzeba jej wyszukiwać tak długo, jak się chce parę ramek z gniazda zabrać z czerwiem. Kto jak uważa, no ja uważam tak. Także cześć, trzymajcie się, hej.